Mile widziany like, bo jak nie, to dopadnie nas Motherfucker Mike. Nie mam pojęcia, kim jest Motherfucker Mike. Nie ukrywam, bardzo się cieszę mieć znowu czas i lepsze warunki do kontynuowania vlogów. Kto jest ze mną od początku serii, mówię co czuję, ten doskonale wie, jak bliski memu sercu jest ten cykl. Zarówno pod kątem możliwości dzielenia się z wami swoimi przemyśleniami, sposobnością zrzucenia z serca wielu kamieni, jak i opcją pomocy wam w różnych aspektach życia. By nie brnąć dalej w pompatyczne wstępy, zapraszam po prostu na odcinek. Każdy z nas mniej więcej wie, czego od życia oczekuje, bądź jak je najlepiej wykorzystać. Albo buduje swoją świadomość celów w oparciu o rzeczy, w których jest po prostu dobry. Lub podnosi swoje kwalifikacje w obrębie ukochanych zainteresowań. Są też osoby, które pomimo mniej lub bardziej skonkretyzowanej edukacji są po prostu zagubione. Mimo pewnego wieku dalej nie wiedzą, co chcą w życiu robić. Oczywiście w żadnym wypadku nie oznacza to, że są gorszymi ludźmi, czy jakimiś nieoperatywnymi życiowo niedorajdami. Czasem dochodzi do brutalnego zderzenia z rzeczywistością w myśl równie brutalnego rynku pracy. Brak interesujących nas posad lub mocna konkurencja. Brak funduszy na szkolenia, czy po prostu brak znajomości. Ten vlog jest dedykowany właśnie takim osobom. Tylko pozornie, bez żadnych widoków na przyszłość. Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza. Steve Jobs. Podstawowa sprawa to kierowanie się zasadą, jak to mówią Amerykanie, baby steps, taktyką małych kroków. Nie od razu Mordor zbudowano, a tam, gdzie się człowiek spieszy, tam się diablo cieszy. Ja doskonale rozumiem demotywującą wizję wysokolevelowych ludzi pracujących w zawodzie, w którym też chcielibyśmy pracować. To tak trochę jak w grze MMO, gdzie po raz pierwszy wbijamy na serwer i ja też chcę taką zbroję, ja też już chcę takie skille. Rany, jakie on ma fajne auto, to znaczy monta. Nie powinniśmy się kierować w życiu zazdrością, zawiścią czy drogą na skróty. Bo coś takiego pogłębi tylko i wyłącznie aktualny marazm sytuacji. Zablokuje rozwój, a jedynym przebłyskiem szczęścia dla nas będzie nieszczęście drugiej osoby. Jeśli próbujesz dojść do czegoś ważnego w swoim życiu, na pewno po drodze coś schrzanisz. Daj sobie do tego prawo. Jeff Bridges. Ja rozumiem marzenia, ambicje, sny o potędze. I czy jest to lot na księżyc? Zostanie gwiazdą rocka? Czy wymarzone auto? Wszystko jest niczym bez pewnego planu. Planu, który powinien opiewać na różne etapy w drodze do celu. Etapy, które nie powinny być dla siebie tylko i wyłącznie sumą wypadkową, ale powinny być ze sobą maksymalnie sparowane. By nie być gołosłownym, przesadnie nie mieszać wam w głowach i maksymalnie przejrzyście to zobrazować, klasycznie posłużę się już własnym przykładem. Nie bój się iść powoli, obawiaj się tylko stania w miejscu. Mądrość chińska. Przesadna masa ciała, niszcząca moją samoocenę, jak i wiarę we własne możliwości, niszczyła moje umiejętności interpersonalne, co z kolei owocowało zamknięciem się w sobie i alienacją społeczną. Dodatkowo cały ten stan rzeczy negatywnie wpływał na moje wyniki w nauce. Cel pierwszy – schudnąć, dzięki muzyce i bieganiu – wykonany. Więcej na ten temat mieliście w odcinku Schudnij Grubasie, czyli muzyka sercem sportu. Jedziemy dalej. Towarzystwo, czyli rezygnacja z hedonistycznej grupy ludzi, która prowadzi donikąd. Na rzecz ludzi ambitnych, z wizją, dobrymi wynikami i poukładanymi głowami. W liceum obwarowałem się prymusami z każdej strony, by po pewnym czasie mieć podobne wyniki co oni. Ja ich rozbawiałem, oni pomagali mi w nauce. Jeden drugiego napędzał i rozwijał. Krok trzeci, mający mega związek z pierwszym, dziewczyna. Brak partnera zawsze po pewnym czasie deprymuje. Jeśli jednak takowego posiadamy i dodaje nam on skrzydeł zamiast je podcinać, absolutnie wszystkie nasze staty rosną. To trochę jak taki RPGowy buff egzystencjalny. Więcej na ten temat było w odcinku o bolesnych rozstaniach, zapraszam. Następnie wybór uczelni wyższej, która pośrednio bądź bezpośrednio pozwoli rozwinąć nam nasze zainteresowania i zbliżyć się do celu. To jest oczywiście temat rzeka, aczkolwiek swego czasu uważam, że udało mi się tą rzekę przepłynąć. Gdzie? W odcinku Szkoła, Studia, Praca. Zapraszam. U mnie była to socjologia, przez którą rozkochałem się w ludologii, bo stricte gamingowych kierunków jeszcze wtedy nie było, niestety. Wreszcie wymarzony zawód, który może pojawić się od razu lub dopiero po pewnym czasie. Wszystko oczywiście zależy od naszej sytuacji życiowej, warunków czy po prostu zrządzenia losu. Od wcześniejszego researchu bądź doświadczenia w rozumieniu praktyk czy sukcesów w myśl konkursów branżowych. Czasem jednak będziemy musieli trudzić się w zawodzie, który, mówiąc delikatnie, będzie takim zawodem niedocelowym.
Tylko po to, by przykładowo zarobić na sprzęt, który potem umożliwi nam otwarcie własnego interesu. Czasem nam ktoś pomoże lub dostaniemy coś w spadku. Nie można tylko w życiu czekać na szczęście, jakiś fuks. Trzeba temu szczęściu pomóc, bo 99% to jest praca, zaledwie 1% to jest talent. Opcji jest wiele, ważne jednak, by finalnie przekuć pasję w pieniądz. Jeśli jednak jest to niemożliwe, ważne, byśmy przy pasji byli cały czas blisko. Bo to właśnie ona nas napędza i określa. Sprawia, że jesteśmy spełnieni i wyjątkowi. I na koniec, przynajmniej dla mnie, sprawa najważniejsza. Powiększenie rodziny. I nie mówię tu o marchewce pod postacią 500+, tylko o własnym ognisku rodzinnym. Magii relacji z dziećmi w ramach ich rozwoju, kontynuatorach nazwiska, czy spadkobiercach imperium. Co ty dupisz, koleś? Stworzyłeś sobie drużynę jak w RPG-u. True. Ponownie, temat rzeka, jednak myślę zgrabnie ogarnięty w materiale, jak to jest być ojcem. Bonusowo rzeczy materialne i czy nam się to podoba, czy nie, jest to jednak symbol sukcesu. Albo miałeś złodziejstwo na 100. Mieszkanie, samochód, dom, wyposażenie. I wiecie co, to są tylko rzeczy, najważniejsi są ludzie, ale jest inna sprawa. Bajer polega na czymś zgoła innym. Na tym, by nigdy nie mieć pustego dzienniczka zadań. Wiedziałem, że ten materiał będzie o lekkim zabarwieniu RPG-owym. Oj, wiedziałem. Zawsze, absolutnie zawsze powinniśmy wyznaczać sobie nowe cele. Nawet w przypadku osiągnięcia tych głównych, wymarzonych, tytanicznych. Ja w swoim życiu pozamykałem wiele etapów. Zrealizowałem wiele wytycznych, wyczyściłem niejedną mapę z tych pieprzonych wykrzykników. I jeszcze tyle samo przede mną. Realizacja nawet najmniejszych zanotowanych zadań jest istotna. Bo wpływa na naszą samoocenę. Jak dowiedzieliście się z materiału Co jeśli nie YouTube? Resztę ten odcinek to jest kurwa jakiś spis treści czy co? Najbliższe questy to chęć napisania książki, konstrukcja własnego pola paintballowego czy stworzenie gry wideo. Nie osiadam na laurach, trzeba szerzyć i pielęgnować ideę gry łączą, a nie dzielą. Wszystkimi możliwymi narzędziami. Pasja, levelować szmatę. Do końca życia. Wygrywa tylko ten, który ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, by go osiągnąć. Napoleon Hill. Ani Bonaparte, ani Benny. Jak doskonale wiemy, często, co bardzo trudno jest zdobyć, jest też bardzo łatwo stracić. Dlatego ja stosuję coś, co nazwałem sobie swego czasu systemem obwarowywania. Rozumiem przez to zabezpieczenie swojej pozycji poprzez samorozwój w sektorze, w którym siedzę. Bardzo dużo o grach czytam i nie tylko w rozumieniu newsów czy zapowiedzi, lecz przede wszystkim historii wielu firm. Jak doskonale wiecie, często spotykam się z osobami z branży, by poznać od kuchni różne aspekty tworzenia gier. Zamiast grać w max 2 tytuły przez cały rok, ogrywam ich setki, analizując je zarówno pod kątem artystycznym, liceum plastyczne, jak i ludologicznym, studia socjologiczne. Mówiąc krótko, rozwój pasji, urzetelnianie ekspertyzy. Pomaga mi oczywiście w tym internet, w przeciwności do czasów nieskomputeryzowanych lub po prostu nieusieciowionych. Nie tylko przyczynił się do powstania masy nowych i ciekawych zawodów, ale pozwala rozwijać się już w obranym kierunku. Korzystajmy z tego pełnymi garściami, bo kiedyś ludzie nie mieli takich narzędzi i możliwości. Kiedy pojawiają się problemy, zmień kierunek, by osiągnąć swój cel. Nie zmieniaj decyzji, by się tam dostać. Zig Ziglar. Nie będę ściemniał, w życiu natkniemy się na wiele przeszkód. Life is brutal and full of zasadzkas. Od chęci wyperswadowania nam naszych głupich planów przez rodziców, bo albo mają nasze cele za głupie, dziecinne, bez przyszłości, lub po prostu widzieli nas w roli prawnika lub lekarza. Przez mało ambitnych znajomych, których zacznie irytować nasza chęć rozwoju. Potracą kompana w bierności i lenistwie. Po internet, który jasne, może wiele rzeczy ułatwić, dostarczając nam rozmaitych narzędzi, jednak umówmy się, może też zdemobilizować swoją toksyczną żółcią. Psy będą szczekać, karawana ma zapierdalać dalej. Albo tak jak ja lubię odpowiadać w necie, tak bezosobowo, gówniakom z zawężonymi horyzontami. Jorki szczekają, dobermany jadą dalej. Ważne, by być sobą, mocno wierzyć w to, co się robi. Umiejętnie i z głową dobierać towarzyszy życia. Lepszych od siebie traktować jako mobilizację, a nie wrogów. Wreszcie, nie spieszyć się, tylko na spokojnie, rzetelnie wykonywać zadania z dzienniczka misji. Misji, jaką jest życie, bo nie ma na świecie bardziej hardkorowej gry survivalowej. Nieważne, że coś jest trudne.
ważne, że jest możliwe. I tak jak głosi spektakularny teatr pieśni Kozła, razem sięgamy po niemożliwe, bo tylko niemożliwe jest warte osiągnięcia. Tarcza.